Cześć, tu Brzezik. I Alex. I Oliwier. I Ludzik. Dzisiaj pokażemy wam 6 sposobów na... kombo dla zaawansowanych. Na początek takie oto ciasteczko w wykonaniu Dudzika. Kombinacja składająca się z kółka, toe bounce'a i oczywiście głównego bohatera dzisiejszego odcinka, czyli Abbasa. Przy treningach tego komba musisz pamiętać o tym, by wybić TB na tyle wysoko, byś miał czas na wykonanie Abbasa. Zatem dwa pierwsze triki powinieneś dobrze opanować, by wykonać to kombo. Przejdźmy do komba numer 2. A tutaj, moi drodzy, mamy Half Lebiody z Opposite Timo NT. Jeśli chcesz więcej porad, jak zrobić ruch do lebiody, sprawdź poradnik, który masz w karcie na górze lub w opisie filmu. Trudność wykonania Timo w tej kombinacji polega na tym, że odbicie crossowe wykonujemy lewą nogą, a Timo drugą. Dlatego jest to opposite. Bardzo fajne kombo, polecam je spróbować. Kombo numer 3. To jest coś bardzo fajnego. Uwaga, patrzcie. Bardzo ładnie. No, może nie tak miało to wyglądać. Krok od śmierci. Tylko właśnie tak. Air Jester w połączeniu z Abbasem to naprawdę spektakularne kombo i nietypowe, bo nie spotykam się często z takim połączeniem. Krótka rada do pierwszego triku, zrób wyskok z lekkim opóźnieniem. Zrób tak 80% dookoła świata do środka i dopiero wtedy zrób wyskok do crossa. To pozwoli ci włożyć większy impet w odbicie piłki i na koniec oczywiście dołóż Abbasa. No dobrze, teraz ja wam coś zapodam, a co, nie będę gorszy. Kombo ode mnie to tatw, no jak mogło być inaczej, Abbas z halfem i tatw. Oj, bardzo ładnie to wygląda. Kluczem do nauki tej kombinacji jest opanowanie osobno tatw Abbas NT oraz half z tatwem ze słabszej nogi tatw. Gdy to opanujesz, połącz wszystko w taką oto kombinację. Kombo numer 5 to już coś z wysokiej półki. Ja pierdzielę. No właśnie, niezwykle złożone kombo i po prostu trzeba mieć tutaj każdy trik dobrze opanowany. Wysoki Abbas in, TB, no i oczywiście achtat. To już nie jest kombo dla początkujących. Pamiętajcie, by po wybiciu TB, które musi być dosyć wysokie, szybko zerwać się do wyskoku do achtatwa. Wymaga to trochę treningów, wiem, ale zapewniam, że warto. No generalnie warto trenować, nie? Ostatnie kombo to half hiatw w połączeniu z Abbasem. Na tym kanale już szeroko wytłumaczyłem, jak zrobić half hiatwa, więc sprawdź link w opisie. No i pamiętaj tylko, by half hiatwa wybić na tyle wysoko, byś miał miejsce na wciśnięcie po nim Abbasa. No i mamy, voila! Ale to było dobre! To było 6 kombinacji dla zaawansowanych z wykorzystaniem Abbasa. Był z nami Alex, był z nami Dudzik, nie ma z nami Wybiera, jest z nami Oliwier. Jak mogłoby być? Moje kombo było najlepsze. Moje. Które kombo najbardziej się wam podobało? Napiszcie w komentarzu. Napiszcie w komentarzu. Tam moje. A jeśli chcecie podbić te wszystkie kombinacje, to pamiętajcie. Po prostu trenujcie. Takie. Moje kombo było najlepsze. Halo, suba. Będziecie wstawić suba. Tylko co tu? Moje kombo było najlepsze. Moje.